Witam serdecznie, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem w momencie przedmiotów ekonomicznych. Dzisiejszy filmik ja traktuję trochę tak testowo. Chciałam Wam pokazać w formie rozwiązania zadania przykładowego, tu akurat z pochodnych funkcji takich podstawowych, ale tak jak to widzi student na typowych korepetycjach, czyli patrzy na to, jak korepetytor rozwiązuje zadanie z opisem tego, co trzeba wykonać, żeby dane zadanie rozwiązać. I jeżeli macie jakieś uwagi do tego filmu, jak najbardziej piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał. Jeśli to lubicie, to jak najbardziej starajcie się te filmy odtwarzać wielokrotnie, jeśli więcej ich oczywiście stworzę. Dzisiaj, jak mówiłam, chciałam Wam pokazać liczenie pochodnej na początek funkcji jednej i zmiennej. Jest to przydatne czy w podstawach matematyki, czy w jakichś, powiedzmy, nawet i statystykach, ekonometrii, czy innych przedmiotach właśnie takich bazujących na matematyce, jak na przykład ekonomia matematyczna. Ok, wracając do głównego tematu, czyli do rozwiązania zadań. Jeżeli mamy do policzenia pochodną z funkcji, która ma jedną, tak jak widzicie, zmienną x, czyli jedną zmienną objaśnianą, czy jedną niewiadomą, może w innym uproszczeniu, i mamy to zapis funkcji kwadratowej, takiej choćby zróbmy na razie podstawowej, to musimy zwrócić uwagę, że jest to typowa funkcja, gdzie x są tylko do którejś potęgi. Jeżeli x, tak jak tu widzicie, jest tylko, nie ma w ogóle zaznaczone, jaka to jest potęga, ja muszę traktować, że to jest do potęgi pierwszej. A w tej sytuacji, jeżeli mam do policzenia pochodną, tak jak widzicie, piszemy ten znaczek f'. Prim jest takim symbolem pochodnej. Niektórzy mają w niektórych przedmiotach oznaczenie jeszcze takiego zawiasa. Niektórzy to chyba możemy nazwać jako deltę. I to jest tak, czytam jako pochodna funkcji względem x. To nie jest jeden ułamek przez drugi, tylko taki symboliczny zapis pochodnej. I teraz faktycznie, jeżeli jest tylko jedna niewiadoma x, można stosować zapis uproszczony, że jest to faktycznie pochodna tylko w takim zapisie właśnie, że bierzemy nawias, symbol prim i liczymy. Jeżeli zwrócicie uwagę, że nasza funkcja składa się z kilku pojedynczych elementów, gdzie to jest pierwszy element, drugi i trzeci, każdy jest albo to akurat zaznaczony, rozdzielony plusem lub minusem, oznacza to wtedy, że ja liczę oddzielnie pochodne z pierwszego elementu plus pochodne z drugiego elementu plus pochodne z trzeciego. A więc jest to pochodna z dwa... Przepraszam, pochodna z 2x do kwadratu plus pochodna z samego x, mogę tak zapisać już bez nawiasu, bo to taki element pojedynczy, i pochodna z samej piątki. I teraz tak, jeżeli zwrócimy uwagę, że ten x jest do potęgi już choćby drugiej, to na początek samą liczbę, która stoi przy tym x, czyli 2 razy x do kwadratu, samą tą dwójkę, jeżeli ona rozdzielona z x jest przez mnożenie, mogę wyrzucić, czyli to jest 2 razy i pochodne z x do kwadratu plus. Teraz tak, zwróćcie uwagę, że jak powiedziałam, że x to jest inaczej x do pierwszej, to można zapisać, że to jest x do pierwszej, jedyneczkę sobie zapiszmy, a całość potem do kwadratu. Dlaczego? Bo jest taka zasada, że jeżeli mamy dowolnego x do którejś potęgi, która jest liczbą, to tą liczbę znoszę przed tego x, czyli mam 1 razy, przepisuję symbol x, ale piszę do potęgi o 1 mniej, czyli 1 minus 1 plus i teraz pochodna z piątki jako z elementu stałego zawsze jest 0. A więc co by to nie było, czy to piątka, milion, czy trylion, cokolwiek, to i tak w tym momencie powiemy, że to jest 0. I teraz dalej idąc torem, jeżeli mam do policzenia 2 razy i pochodna z x do kwadratu, to muszę znowu zobaczyć, że to jest jakby do policzenia pochodna z x do jakiejś potęgi stałej, czyli niezależnej od x. A więc w tym momencie x do kwadratu, to dwójeczkę jako tą potęgę znoszę przed symbol x już w jego linii, ale potęga już nie będzie dwójka, tylko o 1 mniej. Zawsze jest o 1 mniej, czyli zapisuję dwójkę, bo była dwójka. Przepisuję symbol x,
Ale oczywiście jeszcze dwójka przed tym. Dlaczego? Bo potęgę znoszę tutaj przed x, czyli jest 2, bo było. Druga razy, zawsze robimy razy, czyli razy 2, bo była potęga druga, ale x do potęgi o 1 mniej, czyli najlepiej zapisać sobie po kolei 2 minus 1 na początku, czyli 1 razy i teraz x do zerowej, bo 1 minus 1 to 0 i to 0 plus 0 pomijam. No i teraz co? 2 razy 2 mogę od razu zapisać, że to jest 4 razy x, potęga 2 minus 1 to jest 1, plus 1, i teraz tak, x do zerowej to jest 1, czyli 1 razy 1, czyli daje nam 1. Na ten czas ja będę kończyła omawianie tego zadania. Jeżeli uważacie, że filmik był przydatny, pomógł Wam w zrozumieniu pochodnych, choćby tych podstawowych, jak najbardziej piszcie do mnie, komentujcie, a ja postaram się nakręcić więcej takich filmów, może i w takiej wersji śmiesznej z kamerki internetowej, ale jak widzicie, rozwiązanie widać jak na dłoni i to, jak powinno to być przedstawiane. Oczywiście rozpisałam to od A do Z powolutku, spokojnie. Wy z biegiem kolejnych przykładów będziecie rozwiązywać te zadania jeszcze szybciej, sprawniej i nie trzeba będzie takiego rozpisywania, ale jak wiemy, po kolei wszystko musimy robić w miarę możliwości, utrudniając sobie materiał. Także jeżeli macie jakiekolwiek do mnie zapytania, piszcie na adres mailowy zadania, tak jak piszę. Myślnik, projekty, wszystko pisane razem, bez przerwy. Małpa wp.pl. Oczywiście swoje opracowanie piszę na komputerze. To jest teraz tylko wersja taka robocza, żeby Wam pokazać, jak to rozwiązanie zadań wygląda ręcznie. Jeżeli macie pytania, piszcie, a ja na ten czas kończę omawianie tego zadania i życzę powodzenia i cierpliwości w nauce, bo im więcej zadań rozwiążecie, tym macie większe szanse na zaliczenie. Powodzenia.